Siedzę na kurachenie i szkaluję papieża. Siedzę na kurachenie i szkaluję papieża. Siedzę na kurachenie i szkaluję papieża. Jan Paweł to skurwysyn, pierdolił małe dzieci. Siedzę na kurachenie i szkaluję papieża. Jan Paweł to skurwysyn, pierdolił małe dzieci. Siedzę na kurachenie i szkaluję papieża. Jan Paweł to skurwysyn, pierdolił małe dzieci. Siedzę na kurachenie i szkaluję papieża. Jan Paweł to skurwysyn, pierdolił małe dzieci. Siedzę na kurachenie i szkaluję papieża. Jan Paweł to skurwysyn, pierdolił małe dzieci. Siedzę na kurachenie i szkaluję papieża. Jan Paweł to skurwysyn, pierdolił małe dzieci. Siedzę na kurachenie i szkaluję papieża. 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 Jan Paweł to skurwysyn, pierdolił małe dzieci. Siedzę na kurachenie i szkaluję papieża. Jan Paweł to skurwysyn, pierdolił małe dzieci. Siedzę na kurachenie i szkaluję papieża. Jan Paweł to skurwysyn, pierdolił małe dzieci. Siedzę na kurachenie i szkaluję papieża. Jan Paweł to skurwysyn, pierdolił małe dzieci. Siedzę na kurachenie i szkaluję papieża. Jan Paweł to skurwysyn, pierdolił małe dzieci. Siedzę na kurachenie i szkaluję papieża. Jan Paweł to skurwysyn, pierdolił małe dzieci. Siedzę na kurachenie i szkaluję papieża. Jan Paweł to skurwysyn, pierdolił małe dzieci. Like a gentle giant, more than a shell.
Olimpiada, by na nią jechać, to wyczyni lada. Ale moja jedna dobra rada, koksuj, koksuj, aż zobaczysz, że ci dysk wypada. Ja zacząłem chodzić na siłkę i mnie olśniło, aż do momentu, jak przygniotło mnie 100 kilo. Ale teraz uprawiam biegi, nawet w zimę przez duże śniegi. Na śniadanie jem chleb, mleko i sałatę. Dzięki temu biorę 3 dychy na klatę. W domu mam ciężarki, sztangę, gryf, a na pysku mam syf. Ale tym się nie przejmuję, nawet kiedy ostatnie miejsce zajmuję. Znasz mojego ziomka Olczaka, zniecił się jak od przedszkolaka. On tak jak ja lubi dupeczki, lubi im wymacawać tyłeczki. On dużo ćwiczy na kaptury, ale jest głupi, więc i tak nie podejdzie do matury. Ja uprawiam rzut młotem, a cię Carlos rzut kotem. Lubię też biegi przełajowe, choć Olczak mówi, że one są chujowe. Kiedy walnę se biały proszek, to biegam w 2 sekundy pod groszek. Dajesz wiarę, że skaki zostawię ci po jarę. A jeśli nie dajesz wiary, to ci powiem, że na mojego bicepsa nie ma miary. Kiedy jestem spragniony, to piję Tigera, a po nim rozjebię każdego do zera. Nie przeszkadza mi babunia, bo to stara dychychłana sunia. Na masę mam kreatynę, więc już znasz powstawanie moich mięśni przyczynę. Kiedy podnoszę 2 kilo, zaciskam mocno zęby, by nikt mi nie wsadził chuja do gęby. Panienki kochają moje jajka, bo jest do nich doczepiona fajka. Nie pochodzę z Brooklynu, ale by rozwalić pniaka, nie potrzebuję klinu, bo twardy koń to sama masa mięśniowa, co każe się przed nią chowa. Nie jestem strażakiem, ale dziewczyno, zajmie się nawet twoim krzakiem. Tak naprawdę jestem piłkarzem, po prostu pięknych bramek malarzem. Bo ja kocham piłkę, a na drugim miejscu siłkę. Pierdolę policję na 100% i robię to na po 100 kilo. Kroć! Zrobię wszystko, co chcesz. Pompki, brzuszki i nawet wypłakać się do poduszki. Często biorę gainera, by nie wyglądać na frajera. Kafary, wy macie wory. Parę obciągary. Sowa wyciśnie 0,5 tony i wydyma wszystkie wasze żony. Nie ma na mnie bata, bo nie mam nawet brata. Kopnąć jej piłkę do nieba, to potrafi korzyć ciul, co ma zjeba. Ale ja to robię dla chleba, bo taka mnie naszła w życiu potrzeba. Moje miasto to tagi i wsuwy, dobre montany za pustówy. Sam wiem, o co w tym biega, bo dobry ze mnie kolega. Z tego pozdrawiam Olczaka, bo on wie, co to słodka dupaka. Lubi brać białka na masę i znaleźć swoją twarz, przeglądając prasę. 106, 89, 456 to moje GG, więc piszcie, jeżeli ktoś teledysk chce. Oficjalny profil NK, NKWD, rap, hardcore rap, i pisz do mnie i teledysk łap.
7824369400 to numer mojego telefonu, więc jeśli chcesz teledysk, to dzwoń i wpadaj po mnie do domu. Słuchajcie, kurwa, jest właśnie tutaj ekipa Polaków. Jestem ścigany w urzędu. Czy to będzie srogi smród, czy wygrzmuci dzieci w bród, przez kremówki, które pragną zjeść. Pedofilem jest. Co się stanie, gdy kremówkę dam? Co się stało z naszym czanem? Pytano w Tel Awiwie. Ciężko radzić sobie z chłamem, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszym czanem? Ten pojechał do Irlandii. Pisze cebulakom z białem. Może wreszcie pracę znajdę. Może wreszcie pracę znajdę.
Tamten anon zet się żeni z jakąś lożką z internetów. Myślał, że się nic nie zmieni, że nie dotknie już kobiety. W jakimś tredzie się spotkali między Sagą i Cyckami i naprawdę pokochali, bo są w końcu tacy sami, bo są w końcu tacy sami. TV odwagi dodał do szukania szczęścia w życiu. Kupił bilet, bo nie drogo, teraz pisze na Bałtyku. Ten, co cały czas się ciskał, że na kara źle się wiedzie, dostał perma, poszedł w pizdu, w chwili gdzie kutasem wieje, w chwili gdzie kutasem wieje. Ten, co pisał raz na nocnej o depresji jakieś bzdety, raz mu odjebało mocniej i się rzucił z parapetu. Jakiś anus ha-poeta chciał się do mainstreamu przebić, ja pewnego wetchnął kreta, w zapomnieniu zdech i biedzie, w zapomnieniu zdech i biedzie. Wreszcie czar, gdzie dniem i nocą było kiedyś miejsce nasze. Niby jeździ z pełną mocą, ale coś już nie jest takie. Nigdy raka tu nie brakło, raz usypiał się, raz budził. Niby wszystko jest jak zawsze, ale jacyś inni ludzie, ale jacyś inni ludzie. Nie wygrywy i nie śmieszki, nie atencja jakaś wielka. Rak na skali wciąż się mieści, nie ma hajpu już na fejka. Wszyscy są anonimowi, wszyscy śmieją się z papieża. Wszyscy mówią, że jest w normie, ale jakoś im nie wierzę, ale jakoś im nie wierzę. Nie wiem sam, co mi się marzy, co mi nie gra, nie rozumiem. Tu na czanie nie ma twarzy, nie ma imion, nie ma złudzeń. Czemu szukam Cichowskiego, choć już dawno spadł z roweru? Skąd się wzięło tyle memów? Czemu modem nie jest ksenu? Czemu modem nie jest ksenu? Rośnie sieć i rosną czary, rosną pasty i legenda. Galopują ku nam zmiany, między nimi myśl się pęta. Co z zalonu weszło do mnie, co ściągnąłem z nich na ślepo? Skąd się wzięło tyle wspomnień wśród prawiczków z internetu? Wykop.pl. Sprawdź to. Oto legenda papieża, obleśnego złego zwierza, który dzieciaki namierzał, po czym tyłek im rozszerzał. Tylko szuka, gdzie jest jakaś słaba sztuka, którą będzie mógł wyruchać Jan Paweł, jebie dzieciaki. Nie śpimy, papież pilnuje, kogo zaszczycić chujem, komu dupę zrujnuje. Jan Paweł, jebie dzieciaki, Jan Paweł, jebie dzieciaki, Jan Paweł, jebie dzieciaki, Jan Paweł, jebie dzieciaki, Jan Paweł, jebie dzieciaki. Papież Polak z kurwysynem, a z godziny na godzinę łapie coraz większą spinę. Jego chuj cię nie ominie.
jeśli tylko szuka, gdzie jest jakaś słaba sztuka, którą będzie mógł wyruchać. Jan Paweł jebie dzieciaki, nie śpimy, papież pilnuje, kogo zaszczycić chujem, komu dupę zrujnuje. Jan Paweł jebie dzieciaki, Jan Paweł jebie dzieciaki, Jan Paweł jebie dzieciaki, Jan Paweł jebie dzieciaki, Jan Paweł jebie dzieciaki. Jan Paweł jebie. On nie śpi, tylko szuka, gdzie jest jakaś słaba sztuka, którą będzie mógł wyruchać. Jan Paweł jebie dzieciaki, nie śpimy, papież pilnuje, kogo zaszczycić chujem, komu dupę zrujnuje. Jan Paweł jebie dzieciaki, 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 Jan Paweł jebie dzieciaki. I o co chodzi? A mnie tam już jadą. Wszyscy mnie nienawidzą, tam katerki. 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 Wszyscy mnie nienawidzą. Tam katerki. Tomek Terka, zwykły ham, o tym właśnie opowiem wam. Tomek Terka, gnój pejsaty, co kupuje sprzed na laty. Tomek Terka, co niedziela, obraża Jezusa, naszego Zbawiciela. Dzisiaj gada z lewu, spóźnia się do pracy, nie chce pomóc. Staruszko, weź te spasę! W Wodzisławiu na peronie wisi Terka na kondonie. W Wodzisławiu na peronie wisi Terka na kondonie. Wszyscy mnie nienawidzą, tam katerki. Znosi go kosiur, nie kocha nawet matka. Praca pełnia, że to była spadka! Tomek w Sionie, uśmiech szeroki, mordę go blade, kurwa zwłoki. Niezdolny nawet do ruchania, pała mu służy tylko szczania. O, Tomek, nie zapomnij dać do szyjka słomek. O, Terka, zrób mi dzisiaj hamburgerka. Tomek Terka wozi gnój na gumowych taczkach, bije, pali, konia wali, w dupie ma robaczka. Tak, Terka, to ci mówię, ty lamusie zasrany. Tak, Tomek, wiem, wszyscy cię nienawidzą, wszyscy naprawdę, ale ja jestem jedynym wyjątkiem. Tomek, posłuchaj mnie, ja cię kocham, jesteś dla mnie najlepszym vlogerem, jaki kiedykolwiek istniał. Kto, dlaczego ludzie nas oceniają? Mnie też ludzie mają za śmiecia takiego jak ciebie, może nawet większego. Ale chuj im w dupę, Tomek, nie przejmuj się nimi, nie przejmuj się hejterami pierdolonymi. Ty pracujesz w maku, lubisz swoją pracę, ja jestem bezrobotny i też mi jest fajnie. Jebać ich. Przecież prawda, Tomek, to można powiedzieć, że to już jest tak, jakbyś nie żył, ponieważ już prawdopodobnie nigdy nie nagrasz żadnego wideo ze swoją twarzą, tylko te filmiki z rowerami. Dlatego, Tomek, powiem ci tylko tyle. Śpi spokojnie, słodki książę.
Ludzie w prawdziwym, cywilizowanym kraju. Nie to co wy, kurwa, jebane skurwysynem. Przestańcie, kurwa, tyć, idioci. Musicie mieć mięśnie, a nie, kurwa, tłuszcz. Patrzcie, jak wygląda człowiek w cywilizowanym kraju. Tak, kurwa, nieźle, co? Takie ciało jak ja, musicie żreć kurwa takie właśnie gówno. Inaczej wypierdalać Polaczki. Co ty czyś, słabka dupa, ananas, kopaj. Co ty czyś, słabka dupa, ananas, szajka. Ja, kurwa! Co ty czyś, słabka dupa, ananas, kopaj. Co ty czyś, słabka dupa, ananas, kurwa! Czyść, łapka lupa, ananas, obcaj. Kto ty czyść, łapka lupa? Język młodej Polki! Musicie mieć mięśnie, a nie kurwa tłuk. Napierdalałem się dobrze na siłowni, kurwa. Nigdy nie miałem lepszego wszuka! Patrzcie, jak wyglądają ludzie w cywilizowanych krajach. Nie to co wasze tam putazy, kurwa. Chociaż teraz też mówią putazy. Patrzcie, kurwa. Jeżeli chcecie mieć takie ciało jak ja, robimy loty, kurwa. Zalewamy mleczka. Uzupełniamy do pół litra eggnogiem. Serwatka. Raz, dwa, trzy, pięć. Jaka? Jeżeli miałem bez kurwysyny 7 łyżeczek kurwa do kurwa, to jest mędy. Łyżeczka kawy Bulgers. No i oczywiście kurwa 5 żółtek. 120 gram białka i tylko 600 kalorii. Koty czyść, błąda lupa, ananas, kopaj. Koty czyść, błąda lupa, ananas, shake. Koty czyść, błąda lupa, ananas, kopaj. Jeżeli chcesz mieć takie ciało jak ja, to cię czeka kurwa. Koty czyść, błąda lupa, ananas, kopaj. Koty czyść, błąda lupa, ananas, kurwa. Czyść, błąda lupa, ananas, kopaj. Koty czyść, błąda lupa. Język młodej Polki. Przestańcie kurwa tyć, idioci. Musicie mieć mięśnie, a nie kurwa tłuszcz. Pan też ćwiczy, 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 pan też ćwi
aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy, hotel aksa, hotel aksa, hotel aksa, pan też ćwiczy. Dziesięć żołnierzy ażeby czas widzieć. Ja mam drugą We'll be right back.
Człowiek główny.
Ciebie, Michale, Aniele. Jest
Paweł II rozstawiał sztalugi. Widzenie, widzenie czekało na obraz. Odkąd słowo stało się ciałem, widzenie wciąż czeka. Stajemy na progu księgi. Jest to księga rodzaju Genesis. Tu, w tej kaplicy, wypisał ją Michał Anioł nie słowem, ale bogactwem spiętrzonych kolorów. Co tu się podoba? Wchodzimy, żeby odczytywać od zdziwienia idąc ku zdziwieniu. Tak więc to tu patrzymy i rozpoznajemy początek, który wyłonił się z niebytu. Posłuszny twórczemu słowu. Tutaj przemawia z tych ścian, a chyba potężniej jeszcze przemawia kres. Tak, potężniej jeszcze przemawia sąd. Czy święć?
są po to, ażeby zawstydzać. Kurwa, nie sądzę. Broń nas przed nienawiścią i uprzedzeniem wobec ludzi. Nie samym chlebem żyje człowiek. Nie samą doczesnością. I nie tylko przez zaspokajanie, ale proszę was. Kurwa, dupę. Chlebie, Pawle, kurwa. Kurwy, pierdolę, śmiecie. Dalej, pierdolę. Jednego zjecie, spróbujecie. Bo brak na ciebie słów. Właściwą hierarchię. Nie może tam i kurwa pysiora sierpać. Nazbyt wymowne, wymowne, wymowne. Nazbyt straszliwe, straszliwe. Nie lubię kurwa, ja na spawno. Nie wady, biedacie. Pedały, pierdolą. Nie tylko ze względu na to, którzy polegli. Nie tylko ze względu na to, 4 miliona. Kuta się popiłuszki. Może tam i kurwa pysiora sierpać. Słuchajcie historii Janona Stuleja, słuchajcie ballady o zjebie. Oczanie piwnicy, rozpaczy, nadziei, słuchajcie i znajdźcie w niej siebie. Od sagi zaczyna się saga przegrywu polanej na treda o świcie. A kończy tragicznie magicznym porywem, gdzie śmierć, skoro brak było życia. Lurkował od rana, właściwie do rana, czy kara, czy tap, nie pamiętam. Dorobkiem mu życia był folder nazwany XD, a w nim pasty i zdjęcia. Wśród woni cebuli w mieszkaniu się kisił z mamę, łe, tatę, łe i siostrą. Tych pierwszych nie cierpiała, ona mówi si, choć mówi, że jebałby ostro. Raz poznał dziewczynę niezwykłą na roku, to było gdy jeszcze studiował. Po kilku miesiącach walenia po zmroku na męstwo się zebrał, spróbował. Bawiła się jasnym swych włosów pasemkiem, gdy spytał, czy chce iść na kawę. Zmierzyła go wzrokiem i wzięła za rękę, myślała, to będzie zabawa. Chodziła go chyba tak dłużej niż miesiąc, kupował jej drogie prezenty. A ona to serce, co dał jej na ślepo, rozniosła mu śmiechem na strzępy. Nie mówcie, że Anon zjebany się rodzi, bo tamten akurat się starał. I tak mu pomogło, że z domu wychodził, że stracił mi pewność i wiarę. Piwnicy się zamknął na dobre, właściwie złamane, uleczyć chciał serce. Choć nie wiem jak kurwa to było możliwe, lurkował wciąż z dnia na dzień więcej. I palić coś zaczął i pił do ekranu, kupował akordin na necie. Pogodził się z tym, że dla ludzi zjebanych nie mają litości na świecie. Za forsę rodziców rurkowca miał życie, ze studiów wyleciał na kopach. Czas dzielił pomiędzy fapanie i picie, już tylko w konacie się kochał. Naprawdę nie twierdził, że był nieszczęśliwy, od nocnej do nocnej się szwędał. Aż w końcu napisał na berze, znudziły kolejne naczanie go święta. Położył kamerę na wprost parapetu i stream, a na żonie postawił. Wychylił kielicha i nabrał impetu. I z okna pierdolno jak magik. Nazajutrz Zanona przemienił się w gwiazdę, był tupiego w każdej gazecie. Bo farbą na skórze spisaną miał prawdę o polskim papieżu i dzieciach.